Nazywam się Marek Paździer, po ukończeniu szkoły rolniczej. Związałem się z rolnictwem na zawsze, podejrzewam. Pierwszą moją pracą była praca w okręgowej stacji hodowli zwierząt. Następnie, po zmianach, jakie nastąpiły w kraju, przeszedłem do byłych PGR-ów. Później żeśmy zawiązywali spółki pracownicze. A w latach 90. zawiązałem spółkę z irlandzką firmą Tipperary. I tam postawiliśmy fermę bydła na 1000 krów mlecznych. Po 10 latach zarządzania tą fermą przeszedłem do oddalonej o 5 km miejscowości Pals, gdzie dzisiaj też już po wpływie zarządzania przez 10 lat, 11, mamy 1040 krów dojnych, 2000 sztuk bydła i produkcja nasza roczna to jest 10 tysięcy litrów mleka od krowy. Na tej fermie dorobiliśmy się 7 krów, które w swoim życiu dały więcej jak 100 tysięcy litrów mleka. Mając kontakt z tym rolnictwem z zachodu, ocierają się też pewne nowe technologie i rozwiązania, jakie tam już były wprowadzane. Niemniej jednak cały czas brakowało nam czegoś takiego, co by nas uświadamiało, czy dawało ugruntowanie. Wierzę do tego, że nie było na naszym rynku czasopisma typu Topagra, które pojawiło się w latach 90. w naszym kraju. I to był moment, od którego zacząłem, powiedzmy, systematycznie korzystać z czasopisma Topagra Polska. I muszę powiedzieć, że z roku na rok wiedza, jaka w nim się ukazuje, jest coraz bardziej taka dogłębna czy profesjonalna. I na dzień dzisiejszy nie twierdzę, że to jest jedyne czasopismo, ale jest to czasopismo, które jest bardzo pomocne. Myślę, że przez długi okres, jak tylko się będzie ukazywała, ja będę prenumeratorem tego czasopisma i na pewno będę korzystał z tego. Topagra Polska dla profesjonalisty takiego jak ty. Czytam i polecam. Marek Paździor, Gazeta Numer 1.